Ale czy też taka jeszcze jest druga opcja, śpiewasz, ponieważ wiesz, jesteś już pewna swoich umiejętności wokalnych, już wiesz, że jakikolwiek utwór byś wybrała dla siebie, to no, poradzisz sobie z nim, po prostu potrafisz. No, ta pierwsza droga chyba tylko. Tylko ta pierwsza? Do tej drugiej no, nie byłabym taka przekonana. No ja zawsze jestem bardzo krytyczna co do siebie. Nigdy praktycznie nie jestem zadowolona z swojego występu. Zawsze mam jakieś ale. Pod niebem wielkich gwiazd zgubi ślad. Osiągniesz to, co chcesz za rok, za parę lat. Lecz gdy zdobędzie wszystko już z dalekich stron, kiedyś wrócisz tu. Ciekawe, jesteś krytyczna wobec swoich występów, a ja właśnie chciałem Cię poprosić, nie wiem czy w takim razie to się uda, o taki komentarz do czterech, no na przykład czterech wybranych ostatnich Twoich występów. To były utwory Lustro, z repertuaru Edyty Górniak, z filmu animowanego Mulan. Powrócisz tu, jeden sam tor. Kamyk, to była poezja śpiewana z Zbigniewa Herberta, także piosenka Wrócą chłopcy z wojny na dzień dziecięstwa śpiewana. No. Wszystkie widziałem, wszystkie oglądaliśmy, wszyscy, Państwo także. A Ty sama, byś mogła tak no jednym zdaniem o każdej z nich coś powiedzieć? Jesteś niezadowolona? No piosenka Lustro Edyty Górniak jest bardzo ciężką piosenką do zaśpiewania. Są tam wysokie tony i długo nad tym ćwiczyłam, dobre parę miesięcy. Skorzystam z okazji i bardzo serdecznie dziękuję Zbigniewowi Sawickiemu, który już od 4 lat właśnie ćwiczy ze mną śpiewać. I to dzięki niemu tak naprawdę zawdzięczam to, jak mój głos się zmienił i w jak szybkim czasie ta zmiana nastąpiła. Powrócisz tu, gdzie wiesz, ty pośród pór. Powrócisz tu, gdzie klosze biały chmur. Powrócisz tu, by szukać swoich dróg i gwiazd, by słuchać znów, jak wiosną śpiewa las. Przepraszam, przygotowania do na przykład piosenki Lustro były właśnie u pana Sawickiego i to jest też powiedzmy klub siódmej Brygady Obrony Wybrzeża. No właśnie, no. Czyli jednak tam odbywają się wszystkie Twoje przygotowania, a nie w szkole muzycznej, w której teraz jesteśmy. W szkole muzycznej śpiewam utwory, których nie przedstawiam, jakby, których nie śpiewam na konkursach. Są to utwory, które śpiewam tutaj w szkole muzycznej, na koncertach. Przez Ciebie, Błękitna Paszka. Powrócisz tu, to
No, nie należy do najmłodszych piosenek. To było pierwsze miejsce. Tak, to było pierwsze miejsce. I też siódmy batalion. Tak, tam odbył się właśnie konkurs Błękitnej Apaszki. Myślę, że jak już mówiłam, ja zawsze co do siebie jestem bardzo krytyczna, więc no nie mogę do końca tego ocenić, ale piosenka też wymagała dużego trudu. Jest power, jest moc w tym głosie twoim. No, zmienił się mój głos bardzo. Wcześniej miał taką barwę dziecięcą. Teraz troszeczkę nabrał tej mocy, niższych tonów. Stał się dojrzalszy. Pomyśli nie dają się nasunąć. Do końca będą na nas patrzeć. Okiem spokojnym, bardzo jasnym. Okiem spokojnym, bardzo jasnym. Dzięki tej mocy też możesz z powodzeniem śpiewać poezję śpiewaną, na przykład Kamy Herberta, też udało Ci się znakomicie. Kamy, była to właśnie poezja śpiewana, do której mój nauczyciel w normalnej mojej szkole, w gimnazjum, sam podkład skomponował. I pierwsze miejsce. No i pierwsze miejsce. Jakie to proste. I to też było niedawno, w kwietniu, prawda? Także ty miałaś chyba dwa wielkie takie występy. No i powrócisz tu, było w kwietniu i chyba Kamyk też. Tak. Czyli miałaś dużo pracy w tym. Kamyki nie dają się oswoić. Pieśń, czy piosenka Wrócą chłopcy z wojny i to było parę dni później, 8 maja na Dzień Zwycięstwa. I przed dość w trudnych warunkach, bo tak już było ciemno i na tak. Placu Zwycięstwa i dużo ludzi i tak dalej. To było przede wszystkim dla mnie wyzwanie, bo śpiewałam to a cappella, czyli bez podkładu muzycznego, a na co dzień no, śpiewam z jakimś podkładem muzycznym, czy też z akompaniamentem. Tak naprawdę nigdy nie zdarzyło mi się śpiewać a cappella, więc no, podwójne takie wyzwanie dla mnie było. Ale w miarę możliwości poradziłam sobie z tym. A ten chleb nam będzie najsmaczniejszy, a ta woda będzie najczyściejsza. W kochaniu, wrócą chłopcy jak należy, niech nam każda wierzy, czekajcie, niech co rano każda w progu stanie, chłopców na sprzedanie nie dajcie. Też było kilka innych, które, no bo nie tylko te cztery, ale także kilka innych utworów. Czas Say Something, to też było w tym roku, tak? Tak. To piosenka Christina Aguilera, prawda? Tak, teatrze. W teatrze to było. A w zeszłym roku Rise Like a Phoenix, tak? Conchita Wurst. No,
A to po angielsku musiałaś. Tak, po angielsku, ale teraz tak się przyznam, że ja bardzo lubię śpiewać po angielsku. Szybko bardzo załapuję tekst, nawet szybciej niż angielskie piosenki. Przede wszystkim melodie angielskie bardziej przypadają mi do gustu. Ale są też tego minusy, bo nie zawsze wszędzie można je zaśpiewać. Nie wszyscy przede wszystkim zrozumieją tekst, jaki chcę zaśpiewać i nie do końca mogą też... Są czasami wymagania, że w jakimś danym konkursie musi być tylko polska piosenka i to też jest taki problem, żeby to zaśpiewać. No, polskich piosenek też mamy. Dużo takich bardzo ładnych. Jest z czego wybierać w każdym razie. Tak, tak. Wcześniej były po polsku, ale jest także jedna i to jest taka ciekawostka numer jeden, że była piosenka po rosyjsku pod tytułem Konie z repertuaru Maryi Rodowicz. No i tutaj ciekawostka jest taka, że nie znasz tego języka, nie znałaś wcześniej, a musiałaś się nauczyć i udało ci się zaśpiewać. Także świetnie. No tak, to było kolejne dla mnie wyzwanie, ale nauczyłam się tego fonetycznie poprzez słuch. Wysłuchiwałam cały utwór i pisałam go na kartce, tak jak słyszę. No i tak się tego nauczyłam. No tak. Jaka była nagroda? Nie wiem, była jakaś? Nagroda, jak wtedy była? Mhm. Nagroda książkowa. Książkowa. Właśnie a propos tych książek, bo tak mi zdradziłaś przed programem, że co konkurs, to nagrodami właśnie są książki. To gdzieś się to wszystko mieści? Masz jakąś szafę specjalną na nagrodę? Tak, mam specjalną komódkę, w której trzymam te wszystkie książki. No i też korzystam z nich. To nie jest tak, że sobie leżą i... Kurzą się. I się kurzą, tak. Zniesiosła do nich i w saniach mnie bałopa.